Dzień dobry, nazywam się Darek Dopierałam. Zapraszam do mojego pierwszego podcastu. Podobno życie to nie tylko i wyłącznie praca. Niestety poprzednią pracę rozpocząłem jeszcze w pandemii, pracując zdalnie, a więc dosłownie nie tyle przynosiłem pracę do domu, co jej z niego nie wynosiłem. Praca zajmowała mi wiele godzin dziennie, zdecydowanie więcej niż przysłowiowe 8 godzin etatu. Od stycznia tego roku 2023 zmieniłem pracę i robię to, co lubię. Przy okazji pojawiło się dużo czasu wolnego, dlatego zdecydowałem się na tworzenie podcastów. Pomysł dopiero się narodził, jest eksperymentem. Z pewnością będzie to jednak moja radosna, spontaniczna twórczość na różne tematy. Z jednej strony teksty związane z moimi refleksjami, dotyczącymi obecnie wykonywanej pracy, czyli terapii osób uzależnionych. Druga tematyka będzie zaskoczeniem nie tylko dla Was, ale również dla mnie, ponieważ będę mówił o tematach, które obecnie w danym momencie będą mnie ruszały. Zastanawiam się nad jeszcze jedną tematyką, bardziej osobistą, swego rodzaju rozliczeniem z przeszłością. Na to jednak potrzebuję trochę czasu, ale też reakcji na to, co robię. Czy ten mój pomysł może mieć sens? Oczywiście wszystko zależy od tego, czy i jaki będę miał odbiór moich nagrań. Liczę jednak na wyrozumiałość, ale i waszą ciekawość. Można powiedzieć, że w ten sposób realizuję swoje kolejne marzenia. Pod koniec szkoły podstawowej zacząłem pisać z nadzieją, że jakaś część tego, co tworzę, będzie ziarenkiem, który rozkwitnie w innych. Temu również służyła moja poezja. Chodzi o to, żeby zostawić ślad, który być może zmieni kogoś życie. Również na tym oparta jest moja obecna praca. Tak naprawdę ten podcast ma jeszcze jeden prywatny cel. Trening swobodnego, spontanicznego wyrażania się, ponieważ nie zawsze mi to wychodzi. A na czym polega życie, jak nie właśnie na tym, żeby dbać o swoje zalety i strefy rozwoju. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Darek dopiero